Pani Krystyno, poproszę o przeczytanie fragmentów pamiętnika pani matki, Klary Listwan, z domu Sędziszowskiej, spisanych tutaj w Suchej Beskidzkiej. Po 81 tak, roku. W 81 roku, kiedy właśnie była Solidarność, kiedy Polacy poczuli wolność i odwagę, tak, się. Poczuli się, od, no już przestali się bać, tak. Bać mówić o przeszłości, zaczęli mówić o Katyniu, o Syberii i wtedy właśnie pani mama Klara spisała, jak wyglądała sytuacja na Kresach w chwili tych słynnych, niesławnych wywózek na Syberię, o których nie chce się już dzisiaj pamiętać. Tak. Proszę, proszę przeczytanie ciekawych, najciekawszych fragmentów. Ale jeszcze zanim przeczytam, to jeszcze tylko chcę to powiedzieć, że historia jest tak strasznie przekłamywana, że wprost wierzyć się nie chce. Ja mam gazety z Sybiru, Wolną Polskę, Nowe Widnokręgi, gdzie można przy kolejnych pokażę ci sprawach, przekazach, jak pisali, jak Niemcy mordowali w Katyniu Polaków. Potem z kolei były w tych gazetach cytaty, jak Niemcy pisali, kto naprawdę mordował Polaków w Katyniu. I to nie okazało się, że nie tylko sami Rosjanie mordowali, a że im Żydzi też pomagali w tym. I to jest po prostu napisane w gazecie Wolna Polska, Nowe Widnokręgi. I jak teraz to się czyta, to właściwie w tych samych gazetach są takie rzeczy, że zupełnie sprzeczne z prawdą i jedne i drugie strona pisze. Zupełnie, czyli ta historia... Tak naprawdę to ludzie nie wiedzą, jaka była. I teraz przytoczę kilka fragmentów ze wspomnień mojej mamy Klary Listwan, Sybiraczki, która te wspomnienia przeznaczyła swoim dzieciom, Krysi i Jurkowi, temu mojemu starszemu bratu, już nieżyjącemu, na pamiątkę wspólnej naszej niedoli, dzieciom, które wraz ze mną przeżyły koszmar Sybiru. No i tu tak rozpoczęła, że los tak chciał, że w roku 1931 znalazłam się razem z mężem leśniczym w przepięknych lasach nowogródzkich. Mieszkaliśmy początkowo w Chimrach koło Wiszniewa w nowej leśniczówce otoczonej lasami, bagnami, całkiem odcięci od ludzi. W promieniu 1 kilometra nie było żadnych zabudowań mieszkalnych, natomiast tyle dzikiej zwierzyny nigdy dotąd nie oglądałam i chyba nigdy już nie zobaczę, no na pewno. Żyłam jak w bajce. Grzyby, jagody zbierałam we własnym ogrodzie. Dziki przychodziły wieczorami do zagrody wyjadać resztki karmy przeznaczonej na drogę. Nie będę tego wszystkiego czytać, bo za dużo. Miejscowość, której zamieszkałam, nazywały się Chimry. Parę kilometrów od miasteczka Baksztyn, położonego nad rzeką Berezyną. Tam przyszli na świat Jureczek i Krysia. Dzieci rosły zdrowo, tylko ja byłam w stałej obawie, żeby gdzieś się nie oddaliły. Toczyłam nieustanną walkę z komarami, które nas masowo atakowały. Teraz ani jednego komara nie zobaczymy. Ktoś tu dzwoni, przepraszam. Które nas masowo atakowały, tak? To tam chyba było. Okna przez całe lato musiały być zabezpieczane siatką. Trudna to była ochrona, bo owady żądne krwi wciskały się tak wszelkimi otworami. Mimo tych atrakcji czułam się tam dobrze, było wesoło, towarzysko, byliśmy młodzi. No, odwiedzaliśmy się wzajemnie z rodzinami leśników, urządzaliśmy imprezy, kuligi, jasełka, bo to też warto powiedzieć, jak ludzie żyli kiedyś. Przedstawienia okolicznościowe, opłatki, do największych należały polowania, różne tam wiesz były, prawda? Poza tym przyjeżdżali tam na gremialne polowania, przyjeżdżali generał Bohuszyszko, pułkownik Frączak, nasz sąsiad ze Stryszawy, porucznik Roch Kowalski z Krakowa, hrabia Tyszkiewicz z synem i wielu bardzo znanych wówczas osobistości. Zawsze po tych polowaniach, tak, no to tutaj właśnie przyrodzili mnóstwo, no to wiadomo, zwierzyna i tak dalej, nie będziemy to czytać. Pod koniec roku 36 mąż został przeniesiony do innej leśniczówki, do miejscowości o nazwie Kul, niedaleko Stołbców. Było to na życzenie Wojska Polskiego, bo to już się zaczęło robić niespokojnie. Mieszkaliśmy 4 kilometry od granicy sowieckiej. To jest ważne. Warunki
otrzymaliśmy lepsze dom, deputat i tak dalej, wszystko było lepsze. No ale już zwierzyny takiej, roślinności w pobliżu nie było jak tam, bo tam byliśmy w takim buszu po prostu. Zamiast dawnych krajobrazów pojawił się tutaj, prawda, komin, nowy urok, tak? Smolarnia, tam właśnie Żydzi sobie założono, mieli smolarnię. Kilkadziesiąt metrów od naszego domu był staw, w którym hodowano karpie. Ja tak fragmenty wybieram z tego pamiętnika. Po przeciwnej stronie tego strumyka mieścił się majątek sławnych Rodziewiczów. Był to spory pałacyk otoczony olbrzymim sadem owocowym. Tuż przy pałacu była kaplica, do której co tydzień przyjeżdżał z pobliskiej parafii ksiądz odprawiać mszę świętą. Żyłam, można powiedzieć, tak jak każdy inny tamtam człowiek. Co tydzień jeździłam do miasta powiatowego o nazwie Iwieniec. Spotykaliśmy się z różnymi Polakami na różnych imprezach. No, wiodłam odmienny tryb życia niż w Chimrach. Wesołość przeplatała się coraz częściej z niepokojem i smutkiem. Coraz częściej mówiło się o wojnie. Starałam się zająć czymś innym, co by pozwoliło mi zapomnieć o tych koszmarach. W połowie sierpnia 1939 roku zorganizowałam dożynki, połączone dwie duże wioski i wspólnie zrobiliśmy wielką imprezę. Ludzie tamtejsi nie znali tego zwyczaju, byli zachwyceni imprezą. Nie mieli słów uznania za ten wyczyn, ale było to w sierpniu 1939 roku. A gdy 1 września wybuchła wojna, obie wioski miały do mnie żal, że to ja spowodowałam tą zabawą, to nieszczęście. Coś podobnego, wyobraźcie sobie, ludzie, nie? Bo jak dożynek nie było, to i wojny nie było, wiesz? Naród tam żyjący, to byli przeważnie Białorusini, no byli trochę zabobonni. Nie byli to źli ludzie, ale mieli inną kulturę po prostu. Właśnie 1 września 1939 roku mój mąż w miejscowości Niemenc przekazywał drewno na spław rzeką, tratwami. Gdy usłyszałam przez głośniki stale słowa powtarzające się: uwaga, uwaga, wróg w dzisiejszym dniu przekroczył granicę naszego państwa, myślałam, że zemdleję, widząc chaos w mieście. Pojechała na zakupy mama po prostu do Iwieńca. Młodzi Żydzi z czerwonymi opaskami na rękawach rozpędzali przechodniów. Jeden młokos, który dawniej mi się pięknie kłaniał, rzekł do mnie: pani leśniczyna, proszę się tu nie szwendać. Mój furman, choć był młodym chłopakiem, wyczuł w tym, że coś złego się dzieje i prosił, żebyśmy zaraz wracali do domu. A w domu małe dzieci zostały pod opieką moich dwóch sióstr, właśnie tej Marysi i Joasi, które wtedy przyjechały tam do nas. Po dokonaniu z wielką łaską zakupów drobnych wróciłam do domu. Byliśmy przestraszeni, bezradni, ale szczęśliwe byłyśmy, te siostry jej, że były razem. Starsza siostra Marysia przyjechała do mnie z Pińska na wakacje, gdzie była nauczycielką, tam uczyła w szkole. To tak, wiesz, krótko przed wojną tam objęła pracę. A Joanna przed wojną przyjechała do mnie z Poznania, gdzie studiowała, bo do Suchy już nie miała możliwości powrotu. Wszędzie było wojsko. W tym dniu skończyła się moja radość. Martwiłam się o powrót męża, który jednak za dwa dni przyjechał jakąś linijką, to był wóz konny, tak się nazywał tam, przedłużony jakiś, nazywali to linijką, i wrócił do domu. Wojsko polskie, to jest tak dalej, ale do nas w tym dniu skończyła się radość, martwiłam się o powrót męża, który powrócił do domu. Ale to nas nie uspokoiło. Od pierwszego bowiem dnia wojny ludzie donosili nam, że Sowieci przekroczyli już nasze granice, że wymordowali wojsko polskie strzegące naszych granic. Myśmy 4 kilometry od granicy rosyjskiej mieszkali. Równocześnie zbombardowali wieś polską o nazwie Litwa, odległą od nas o 2 kilometry. Że mama nie pisze bajek tutaj, słuchaj. To była prawda. Strzały bombardowanych okolic dochodziły do nas. Dom nasz drżał od huków,
szyby zwłaszcza pękały, a koło naszego domu przewożono rannych żołnierzy do polskiego szpitala. Wszystko już wskazywało na to, że to jest wojna, okrutna prawda. Ranni w tym szpitalu już się nie mieścili. Wieś na dziedzińcu szpitalnym, więc na dziedzińcu szpitalnym poustawiano łóżka, byle jakie łóżka, i tak ratowano rannych. Strach wspomnieć, w jaki sposób ci biedni żołnierze odbywali drogę do szpitali. Byle jakie furmanki wyłożone słomą, a w nich wielu rannych przykrytych czym popadło. Po każdym oddaleniu się wozu zostawały strugi krwi. Kto o tym mówi teraz? Kto o tym wie? Ludzie odporniejsi przyglądali się temu widokowi ze łzami w oczach. Huk naszych maszyn i czołgów słychać było całymi dniami. Sowieci jechali głównymi drogami w głąb naszego kraju 1 września, nie 17. Spieszyli się bardzo, tworząc głębokie rowy, bruzdy, niszcząc drogi asfaltowe, no bo nie jechali, czołgami już tam jechali, wiesz. Do nas dość długo nie wkraczali, ale samoloty nisko latały nad naszym domem. Wśród Polaków powstała panika. Zaraz po wkroczeniu Sowietów przyjechało do nas kilku mężczyzn w cywilu. Przedstawili się jako polscy oficerowie. Dawali nam jeszcze ocalonym konie i namawiali do ucieczki. Mówili też, że bolszewicy mordują Polaków. Zrezygnowaliśmy jednak z tej ucieczki i ukrywaliśmy się w lesie. Sąsiad Żyd, który kierował polską smolarnią, upewniał nas, że kto nie ucieka, temu nic nie zrobią. Bo oni nas znają, wiesz. Znaczy ci Żydzi znali tych Rosjan i im to mówili. Ukrywaliśmy się w ciągu dnia. Dawna służba pilnowała dobytku zwierząt, a my ukrywaliśmy się w lesie. Na noc wracaliśmy do domu. Po namyśle stwierdziliśmy, że ucieczka z wojskiem i małymi dziećmi na zaleszczyki będzie mniej bezpieczna. I rzeczywiście doszły nas później wieści, że prawie wszyscy, którzy uciekali tym, wiesz, tam na zaleszczyki, zginęli, zostali osaczeni z dwóch stron i zabijani po prostu. Ukrywając się w lesie, dowiadywaliśmy się, jak Sowieci traktują ludność cywilną. Wraz z nami ukrywali się członkowie rodziny Rodziewiczów. Co pewien czas mój mąż leśniczy, członek ochrony Korpusu Pogranicza, podglądał z ukrycia nasz dom, czy nie płonie i co się wokół dzieje. W pewnym momencie, gdy przebywaliśmy w lesie, usłyszeliśmy olbrzymi huk w kierunku naszego domu. Obawialiśmy się wysadzenia go w powietrze, ale okazało się, że to spadł rosyjski samolot, ale dlaczego to już nie wiadomo. A po przeczekaniu do wieczora, gdy nikt nas nie atakował, postanowiliśmy wrócić do domu. Przez parę dni staraliśmy się żyć w miarę normalnie, nie widzieliśmy jeszcze wroga z bliska, Sowieci jeszcze do nas nie dotarli, ale nie było też żadnej władzy, to też dawni sąsiedzi korzystali z tej okazji i mordowali swoich dawnych wrogów. Popatrz, jakie to ważne rzeczy mama tu pisze. Gdzie czytasz normalnie w książkach historycznych coś takiego? A to była prawda. Dotyczyło to też nie tylko swych wrogów. Całe bandy napadały na zamożniejszych gospodarzy. Była to przeważnie szlachtą zaściankową. W miejscowości Chotów, niedaleko od nas, miał swą posiadłość minister Niezabytowski. Był tam wielki młyn i gorzelnia. Rozjuszone chłopstwo wdarło się na ten teren i w pierwszym rzędzie dostali się do gorzelni, gdzie w następstwie rozegrał się niesamowity dramat. Rozpoczęło się wielkie picie alkoholu. Był wokół rozlewany alkohol, niespodziewanie nastąpił wybuch w wyniku nieostrożności z ogniem. Co się tam działo, trudno opisać. Nikt tam nie miał dostępu, słupy ognia były ogromne, wzwyż wszerz pękały cysterny olbrzymie z hukiem. Wiesz, to jest tylko fragment opowiadania, jak wyglądało życie na Kresach.
Trudno było dojść, kto to spowodował. Przypuszczaliśmy początkowo, że to bombardowanie, ale na drugi dzień doszła nas wieść prawdziwa. Władzy nie było już żadnej. Zorganizowano wprawdzie samozwańczą milicją wiejską, ale oni sami nie wiedzieli, co czynić. Kogo się udało jeszcze przy życiu znaleźć, brali na furmanki, wieźli do Iwieńca, do szpitali, ale tam dawno już miejsc nie było. Leżeli na dziedzińcach i tak dalej. Patrz, jakie były tam straszne rzeczy się działy. Rozpoczęły się koszmarne dni. Ludzie szukali kryjówek u znajomych. Nie było to jednak bezpieczne z wielu względów. Dowiedzieliśmy się też wkrótce, że w poprzednim naszym nadleśnictwie Biały Brzeg miejscowi chłopi białoruscy zaaresztowali wszystkich pracowników nadleśnictwa. Przeznaczyli dla nich jakąś starą chatę. Zamknięci polscy leśnicy bez żywności w chłodzie, otoczeni zbirami, byli trzymani przez kilka dni, grożono im podpaleniem. Do nas dotarła w tym czasie wieść, że mają przyjść do nas po męża. Opanowała nas panika, pobiegłam wraz z siostrą do najbliższej wioski, której powstała samozwańcza milicja obywatelska. Przewodniczącym był starszy człowiek. No wiesz, nie będę tego wszystkiego, ale patrz, do domu wróciliśmy nieco. Przewodniczącym był starszy człowiek, na ogólnie szalowany. Znaleźliśmy go w polu przy kopaniu ziemniaków. Starał się nas uspokoić. Przyrzekł pomóc. Wiedział, że u nas jest broń palna. Umówiliśmy się, że w razie napadu na nasz dom damy sygnał strzałami i przyjdą nas ratować. Popatrz, w jakim niepokoju się żyło. Przekonaliśmy się bowiem, że gdy wybuchła wojna, zaszło wiele zmian w zachowaniu poszczególnych ludzi. Zdenerwowani oczekiwaliśmy wieczorem na służbę. Wiesz, nie będę tu całości, wiem, że ojca chcieli naszego również zabić tam. No bo on im zabraniał wycinki drzew na dziko, no więc był przy broni, dlatego wiem, że to był, no wiesz, nie wiem, czy mam to czytać po kolei, cały tu opis, czy po prostu dam ci później, żeby przeczytać, czy nawet opublikować te pamiętniki, warto opublikować, bo tu dokładnie są opisane, bo mama to jeszcze dobrze pamiętała to wszystko. Ale za parę dni nad ranem, 17 września, bo to już tam omijam tamte, jak to się działo, usłyszeliśmy turkot wozów, śpiewy przy akompaniamencie harmonii i rozmowy. 17 września to był oficjalny napad Rosji na Polskę, prawda? I tak on wyglądał u nas tam. No to oni już, jak wymordowane było wojsko, już granice, wszystko było już wolne, to oni sobie przyjechali przy śpiewie, w akompaniamencie harmonii. Podeszłam zaciekawiona do okna i z przerażeniem zobaczyłam sowieckie wojsko. Jedni siedzieli na wozach, inni leżeli. Wozy były nakryte czerwonymi płachtami. Nędzne konie miały wypalone numery na sierści. Ledwie się poruszały. Za wozami szła piechota w długich, obstrzępionych szynelach. Na głowach mieli szlomy, to wiesz, te takie wysokie czapy z gwiazdami. Szlomy z wysokimi szyszkami, a na nich wielkie czerwone lub niebieskie gwiazdy naszywane z materiału. No to taki znamy z obrazków. Przez ramię zwisały im na lipowych łykach karabiny. Straszny to był widok. Dawniej mówiłam, że chyba bym zemdlała na widok bolszewika. Teraz ich miałam przed oczami i nie wiedziałam, co począć. Oni jechali spokojnie, ale po pewnym czasie i z przerażeniem zauważyliśmy, że kilku bojców idzie do nas. Mąż kazał nam się schować, ale ja z siostrami zdecydowałam odwrotnie, bo uważałyśmy, że mężczyznę w mundurze posiadającego broń w domu mogą na miejscu rozstrzelać. No. Więc mąż poszedł do sypialni z dziećmi, a ja z siostrami udałam się do kuchni, bo właśnie tam oni szli. Dom leśniczówka posiadał trzy wejścia. Oni wybrali kuchnię. Drżąc ze strachu, czekałyśmy na otwarcie drzwi. Już nie pamiętam, czy pukali. We drzwiach ukazało się dwóch młodych Sowietów o twarzach nawet inteligentnych. Nie mieli takich ubrań jak ci na wozach. Zaraz pomyślałyśmy, że są to oficerowie. Czapki okrągłe z daszkami, jakieś tam kubiczki na ramionach, kwadraciki, trójkąty. Oczywiście czerwone, ale małe i metalowe.
Zaraz po przekroczeniu progu powiedzieli nam: Zdrastwujcie, Polska, ja inteligencją. My nie umiałyśmy odpowiedzieć, ale po rosyjsku, ale były dwie służące, które trochę znały język rosyjski, białoruski. Jest trochę im podobny, więc im odpowiedziały: Zdrastwujcie. Trochę nieśmiało prosili o wodę do picia i golenia. Przy pomocy służby zaczęłyśmy się z nimi porozumiewać. To nas trochę uspokoiło, bo obawiałyśmy się o gorsze traktowanie nas. To byli Jegorow, Sałuszkin. Jeden był Jegorow, drugi był Sałuszkin. Ja ich pamiętam, bo cały czas się o nich mówiło. Bardzo sympatyczni ludzie się okazali. I teraz tak. Kazałam dziewczynom przygotować śniadanie. Oni zaś po umyciu i ogoleniu rozpoczęli z nami rozmowę. Powiedzieli, że dali teraz wojsku odpoczynek, bo czeka ich jeszcze droga daleka. Zapytali też o gospodarza. Powiedziałam, że jest trochę chory. Oni nie szukali niczego, grzecznie usiedli do stołu, my razem z nimi, ale oni dalej pytali, czy Hazjaj nie zje z nami śniadania, bo chcieli ojca poznać, wiesz, leśnika, przecież tym to było no, wojsko. Słuchaj, o tych ludziach to byli wyjątkowo sympatyczni ludzie. Oni chcieli, zresztą tutaj ja nie mogę ci wszystkiego tego opisywać, ale ci przekażę, bo to warto wiedzieć, bo zobacz, z jakimi detalami mama pamiętała to wszystko. Nalałam z jednego dzbanka kawy do filiżanki, bo wiesz, oni się bali, że jakieś trucizny czy czegoś, wiesz, jedni drugich, co się bali. Czekali, aż my rozpoczniemy i gdy zobaczyli, że jemy razem z nimi, wzięli się do jedzenia, bo bali się, żeby ich nie otruć. Patrz, nawet poczuli się swojsko. Po śniadaniu pytali o ojczestwo, to znaczy jakie imię ojców, od męża i tak dalej. Josif to był Józef, wiesz. I obiecali nas odwiedzić w drodze powrotnej. My w duchu myślałyśmy, żeby ich nasze oczy więcej nie oglądały, ale jak się później okazało, odpoczynek był konieczny, bo zawalił się mostek. I w tym samym strumyku, w którym pływały wypływał ze stawu ten mostek, wiesz, się tam zawalił. I budowa trwała parę godzin, więc oni potem u nas, bo nie będę wszystkiego, oni u nas później mieszkali. I oni chcieli, to tak w skrócie ci powiem, chcieli później, słuchaj, chcieli później nam pomóc uciekać gdzieś tam w głąb Polski, ale stwierdzili, że nie mamy szans nigdzie w ogóle ucieczki. I zostaliśmy tam na miejscu. To sobie przeczytasz, bo tu są kilka fragmentów tych dalej. I dojdziemy może, słuchaj, bo tu jest cała bardzo ciekawa historia, jak tam się żyło. I słuchaj, jak, o tu może przeczytam. Nie wolno nam było odmawiać ludu, mój ludu. Wiesz, no nie będę tu tak wyrywać fragmentów, bo to nic nam nie powie. Natomiast dojdę do takich ciekawszych miejsc, bo tu mama opisuje, słuchaj, opisywała to, co odrzucam te kartki, jak tam wyglądało życie nas od 39 roku do 10 lutego. To nie było spokojne życie. Tam oni organizowali różne spotkania, capszczyki, wiece, które były obowiązkowe, w których należało uczestniczyć. I słuchaj, i ojciec nasz, gdyby tam, wiesz, tam na takich wiecach, to dopominali się ci miejscowi właśnie ludzie nawet po zabijania niektórych Polaków, którzy im tam nie pozwalali do lasu chodzić, czy gdzieś leśników zwłaszcza. To Rosjanie, słuchaj, to sobie zresztą przeczytasz, bo tu są opisane ciekawe rzeczy, że którzy sami zapłacili życiem za to, że mordowali Polaków. Że zrobili coś takiego, że oni myśleli, że jak się będą chwalić, że zabili tu czy tam Polaków, że będą nagrodzeni za to. I okazało się, że słuchaj, kazali im wystąpić, którzy coś tam gdzieś rozstrzelali, wiesz? I to troszkę wyciszyło później miejscową ludność przed samosądami. Bo tam było bardzo niebezpiecznie, bardzo groźnie. Ale to wszystko sobie przeczytasz, bo to daje, bo to za długo by to trwało. Natomiast przeczytam ci dzień 9 lutego 40 roku, dzień ostatni nasz nocleg w leśniczówce przed syłką na Sybir. Bo życie tam było bardzo niebezpieczne i ciekawe również. No jakoś przeżyliśmy szczęśliwie, że nam się tam nic złego nie działo, chociaż napad też planowali na naszą leśniczówkę.
Ale była ochrona, bo byli jeszcze gajowi, mieliśmy broń, więc mogliśmy się bronić i nie doszło do napadu na naszą leśniczówkę, to tak w skrócie powiem. Natomiast gdzie indziej to się działy bardzo złe różne rzeczy, po prostu ludzie się mordowali nawzajem. 9 lutego, właśnie przeczytam, 9 lutego 1940 roku wieczór i noc były bardzo mroźne, minus 40 stopni Celsjusza. My teraz już nie znamy takich mrozów, nawet na Syberii już nie znają. Gdy kładliśmy się spać, nie przeczuwaliśmy niczego złego. Nagle nad samym ranem, gdy było jeszcze zupełnie ciemno, zostaliśmy obudzeni przez dziwny hałas. Gdy otworzyliśmy oczy, ujrzeliśmy niezwykły i straszny widok. Przy naszych łóżkach w sypialni stali ruscy bajcy. W strasznych szłomach, czapkach, budionówkach ze szpicami, tymi gwiazdami, wiesz, tymi, przerażeni, usiedliśmy na łóżkach, a oni do nas mówili: niczego, niczego, nie pugajcie się, no nie bójcie się, nie bójcie się. A do nas to nie docierało, a oni zaraz mówią: zabierajcie się, zbierajcie się, wiesz. I rozpoczęli rewizję. Męża ustawili pod ścianą, a jeden bajec pilnował go z naganem w ręku. Nam kazano szybko się ubierać, a inny bajec rewidował szafy i wszystkie półki. Dali nam pół godziny czasu na spakowanie się, mówiąc, że biorą nas do Iwieńca na przesłuchanie. Po rewizji mężowi kazano ubierać się, zobacz, pół godziny, znaczy tam w ogóle są najpierw w bieliźnie. Po rewizji kazano mężowi ubierać się, ponieważ był to duży mróz. Mąż chciał zostawić dzieci przy gosposiach w domu, ale ja od dzieci nie oddalałam się na krok. Sprzeciwiałam się kategorycznie, no bo nie mówili, wie, że nas wiozą na Sybir czy gdzieś tam, prawda? Tylko się kazali zebrać i ten, ponieważ taki mróz był. Gdy wyszliśmy przed dom z dziećmi, omal nie padłam z przerażenia. Zobaczyłam szpaler sań z bojcami. Jeden z nich, ten, który miał nas wieść, miejscowy Białorusin, rzekł: Bierisz to ugodno, bo wiesz, oni tam krzywdy nie robili, oni żyli w miarę spokojnie obok siebie wszyscy ludzie. I powiedział jej: Bierisz to ugodno, bierz co chcesz. Siostra Marysia i druga siostra Joanna, również pomoc domowa Maryna, gdy to usłyszały, zaczęły przynosić na sanie żywność, odzież, bo mnie już wrócić do domu nie było wolno. Pilnowałam przede wszystkim dzieci, to był mój skarb. Po półgodzinnym czasie załadowano nas na sanie. Ja z siostrą Joanną i małą 5-letnią Krysią, to znaczy ze mną, byłam załadowana na jedne sanie, a mąż z siostrą Marysią i 7-letnim Jurkiem na drugie. Saniami powozili bajcy. Był to pamiętny na całe moje życie, bardzo mroźny, minus 40 stopni, 10 luty 1940 rok. To mama pisała w 81 roku, bo nie wolno jej było do tej pory, patrz, nie wolno jej było o tym wspomnieć, nam nie wolno było. Ja w szkole to musiałam w gimnazjum w Świdnicy, jak chodziłam później, to ja musiałam powiedzieć, że ja nie, że mnie wywieźli na Sybir, nie wolno mi było powiedzieć, tylko musiałam powiedzieć, że ja się w czasie wojny znalazłam na terenie Związku Radzieckiego. Takie to były czasy. Teraz to może się komuś wydaje, że to była bujda. No wracając do tej opisu w dalszym, to był taki opis. Ruszyły sanie, a ja cała we łzach zobaczyłam, jak moja wierna gosposia Maryna Sawicka, Polka, wlokła się za saniami na brzuchu i krzyczała przeraźliwie. I to jeszcze większy sprawiało mi ból. To pożegnanie na zawsze zostało w mojej pamięci. Dzieci płakały. Pozostali pracownicy również. Nie wiem tylko, jak się zachował chłopak koniuszy, który wpuścił sowieckich zbirów do naszego spokojnego domu. Tak opatulone szalami, kryjąc Krysię przed silnym mrozem i wiatrem, jechaliśmy w kierunku Iwieńca. W połowie drogi stanęły sanie, które wiozły męża, siostrę Marysię i Jurka. Nie wiedzieliśmy dlaczego. Zobaczyłam, jak podążają do domu naszego gajowego. Strzelek, to ten, który mi tam się zajmował, pilnował, ich konwonujący poszedł razem z nimi. Nasze sanie też zostały zatrzymane, ale nie wolno nam było z nich wysiadać.
Po krótkim czasie wszyscy wrócili do sali i pojechaliśmy dalej. Gdy dojechaliśmy do jej wieńca, ublokowano, okazało się, że brat zasłabł tam zejście. Gdy dojechaliśmy do jej wieńca, ulokowano nas w jednej z wienieckich szkół. Wcześniej już dowieziono tam wielu Polaków. Wszyscy czekaliśmy nie wiadomo na co. W szkole dowiedzieliśmy się z Joasią od męża i Marysi, że Jurek wymiotował i czuł się bardzo źle. Skamieniałe serce bolszewika zmiękło i powoli wstąpił do najbliższej chaty, by mu pomóc. To jednak, wiesz, mieli niektórzy trochę, no bo też byli ludźmi. Dzieci były zerwane ze snu, przestraszone, bez jedzenia, bo byliśmy ponaglani do szybkiego ubierania się. Domyślały się, że dzieje się coś bardzo złego i że coś nam grozi. Ponieważ Jurek był bardzo wrażliwy, trudno znosił podróż, a po wypiciu ciepłej herbaty jakoś doszedł do siebie. Słuchaj, to... wiesz, to co tam będę mówić. W szkole w Iwieńcu zwiezieni Polacy rozmyślali, po co nas tu zgrupowali w takiej ilości, bo w takich warunkach nie było mowy o przesłuchaniach. Nie mieliśmy spokoju, zastanawialiśmy się, co z nami zrobią. Siedzieliśmy wszyscy mocno ściśnięci, grzejąc się własnymi ciałami, bo sale szkolne były nieogrzewane przy minus 40 stopniach. Cała sala jęczała, a dzieci płakały. Byli też ludzie starzy, chorzy. Matki rozpaczały, mężczyźni przeklinali. Nie wiadomo było, co czynić. Co jakiś czas dowożono kolejne grupy ludzi. Dociskano nas po prostu do ich i tak napełnionych już pomieszczeń, a następnie zamykano je na klucz. Wreszcie po jakimś czasie otworzono drzwi i weszło dwóch oficerów sowieckich, którzy rozkazali nam zbierać się i to szybko. Gdy wyszliśmy przed szkołą, znów zobaczyliśmy z przerażeniem sznur sań już załadowanymi ludźmi. Teraz to już widoczne było, że rozpoczyna się coś niezwykłego i strasznego, ale nie wiedzieliśmy jeszcze co. My znajdowaliśmy się w połowie tego olbrzymiego konwoju. Na zakręcie dopiero zobaczyłam, ilu ludzi zostało zaaresztowanych. Sanie sunęły szybko. Choć byliśmy mocno otuleni szalami, słyszeliśmy z oddali dolatujące głosy ludzkie i mocne bicie dzwonów. Ci, co tam, wiesz, miejscowi ludzie. Im dalej oddalaliśmy się od szkoły, tym głośniej wszystko słyszeliśmy. Mimo wczesnego ranka i silnego mrozu, prawie całe miasto wyszło nam na pożegnanie. Widzieliśmy ludzi ustawionych szpalerami z chusteczkami przy oczach, rzewnie płaczących, narzekających na Sowietów. Niektóre kobiety fartuchami łzy wycierały, a dzwony biły tak rzewnie i głośno, że zamieraliśmy z przerażenia. Ale patrz, o tym, gdzie, kiedy słyszałaś o czym? Ja, bo mama z nami też o tym, wiesz, unikaliśmy tych rozmów. Przecież nie wolno było. To nawet bali się rodzice, żeby gdzieś dziecko w szkole coś nie powiedziało. Przejeżdżając koło kościoła parafialnego, żegnaliśmy się z Polską, ale nie zdawaliśmy sobie jeszcze wtedy sprawy. Zaraz tutaj, jeszcze tutaj ciąg dalszy. Wiesz co, teraz nawet jak to czytam, powiem ci, to jak przez mgłę różne rzeczy człowiek sobie przypomina, że rozstajemy się na wiele lat, a niektórzy na zawsze. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka i co z nami uczynią. Tak wyjechaliśmy za miasto w nieznane. Przestraszeni, zmarznięci, jechaliśmy wiele godzin. Najwięcej bałam się o dzieci, ale bardzo pomagały mi w opiece nad nimi obie moje siostry. Patrz, nie ma przypadków, że tak się życie układa, jak ktoś ma przeżyć, nie? Popatrz, jak to się wszystko układało. Nie zapomnę nigdy chwili, kiedy w trakcie tej podróży spotkaliśmy kilka pojazdów chłopskich jadących w przeciwnym kierunku. Chłopi stojąc na saniach pozdejmowali czapki z głów i na cały głos przeklinali bolszewików. Mówili, dawniej tak w jasyr pędzili Polaków, ale to byli mężczyźni, a teraz pędzą kobiety i dzieci. Wygrażali pięściami Sowietom i krzyczeli, to tak przyjaciele obchodzą się z sąsiadami. Dziwiliśmy się na brak reakcji ze strony najeźdźców. Wiesz, bo oni wykonywali polecenia. Tam nie wszyscy ludzie byli źli. Tam też byli ludzie, którzy jedni cię katowali, bili, a drudzy ratowaliśmy się, bo to też nieraz byli potomkowie poprzednich zesłańców różnych. Rosja i do obecnej chwili tam są różni, przeróżni ludzie. No a teraz to już jest cały świat w ogóle wymieszany.
Po całodziennej takiej jeździe mocno przemarznięci dojechaliśmy do miasteczka powiatowego Wołożyn. Po wyładowaniu nas z pojazdu zostaliśmy ponownie ulokowani w kolejnej szkole, gdzie całą noc zamknięci przenocowaliśmy na tobołkach. Zimno nam dokuczało niezmiernie. Odważniejsi mężczyźni łamali co popadnie w szkole, palili w piecach. Były to najpierw szczotki, potem krzesła, następnie ławki, ale tego było niewiele, bo uprzednio usunięto szkolny sprzęt. Niewiele nas to wszystko ogrzało przy tak niskich temperaturach otoczenia. Pomyśl teraz, jak się ludzie mieli załatwiać. Przecież każdy ma normalne potrzeby fizjologiczne. Kto to brał pod uwagę w ogóle? Wczesnym rankiem znów zarządzono odjazd. Sanie szeregiem stojące czekały na nas. Jazda nie była to już tak długa. Dowieziono nas do jakiegoś przystanku, którego nazwy nie znam. Nie było już czasu na rozglądanie się, gdyż padały stale ponaglenia. Paskarieje, paskarieje, szybciej, szybciej, wiesz, bystrzej. Przestraszeni ludzie kręcili się z tobołami, nie wiedząc, co ich czeka i co dalej będzie z nami. Nagle ujrzeliśmy stojące na torach wagony towarowe. Nie przypuszczaliśmy, że są to dla nas przeznaczone. Sowieci zaczęli wykrzykiwać, żeby wchodzić do nich. Rozpoczął się załadunek do tych okrutnych wagonów bydlęcych. Jedni wchodzili sami, innymi bajcy pomagali wsiadać. Wrzask, pisk, płacz dzieci, kobiet i złorzeczenia powtarzały się bez przerwy. Każdy chciał być w komplecie ze swoją rodziną. No bo teraz patrz, znajdź się w takim chaosie z całą rodziną, znajdź sobie miejsce w takim wagonie. My również pilnowaliśmy tego, by wsiąść do jednego wagonu wspólnie, żebyśmy byli razem, przecież w takim zamieszaniu to wiesz. Gdy już byliśmy w środku wagonu, usłyszeliśmy przeraźliwe, kilkakrotne rżenie naszego konia Morka, bo nasz koń wiózł jeszcze, przecież tam były konie, psy, przecież mama tam pisała w ogóle, jak psy leciały, szczekały za tym, to strzelali do nich, zabijali to w ogóle. To on odwoził nas, męża i siostrę Marysię z Jurkiem, on ich wiózł. Zwierzę to było przez nas kochane, szanowane, tak jak inne pozostałe zwierzęta, psy i koty, których dalszy los jest nam nieznany. Było to dla nas dodatkowe, bardzo bolesne przeżycie, bo to, no wyobraź sobie, tak jak teraz masz zwierzęta koło siebie, wszystko, co się z nimi dalej dzieje. Po załadowaniu nas do wagonu zadrutowano wejścia drutem kolczastym. Wagony były nieszczelne. Mężczyźni widzieli przez szczeliny, jak drutowano wagony i na cały głos krzyczeli, że jesteśmy zadrutowywani. Pociąg zwolna ruszył. W wagonie były tylko dwa okienka, ale jakie? Jak wyglądają końskie wagony, można sobie wyobrazić. Okna ulokowane są wysoko, na bokach wagonów, więc nic nie można było przez nie zobaczyć. Wszyscy siedzieliśmy na podłodze, na swoich tobołkach. Dzieci tuliły się do siebie, ogrzewając się. Po kilku godzinach takiej jazdy pociąg stanął. Otwarto drzwi wagonu i znów przerażenie. Na równoległym torze, po przeciwnej stronie, stał kolejny pociąg towarowy. Przesiadka do pociągu rosyjskiego, bo to były przejście na szerokie tory. Bo to był wagon taki pierwszy, te polskie najpierw były, a potem do przesiadka do pociągu rosyjskiego. Od naszego wagonu do wagonu po przeciwnej stronie była położona deska, po której musieliśmy przejść do nowego wagonu. Nie było to łatwe, oj nie. Te nowe wagony miały już prycze, żelazny piecyk, tak zwaną kozę, ale nie było toalety. Zastąpiła ją dziura w podłodze. Nie było też okien, a jedynie świetliki pod sufitem po bokach wagonu. No wiesz, jak w towarówkach to jest. Do każdego wagonu przydzielano odpowiednią ilość osób od 50 do 70. Ładowani byliśmy rodzinami, a stacja nazywała się Mińsk. Do Mińska tak nas dowieźli. Postój trwał dłużej. Kazano nam zapalić w piecyku, dali nam kipiatku, to wiesz, to jest wrząca woda, trochę chleba i jakiejś zupy. A przez cały czas to było to, co tylko się wzięło, kto zdążył co z domu do jedzenia wziąć. Kazano w wagonie
wybrać przewodniczącego wagonu, który będzie dobierał sobie ludzi do pomocy. Będzie chodził po posiłki w odpowiednim miejscu, rozdzielał wszystkie znajdującym się w wagonie jedzenie. Gdy nas tak poinformowali, dali pajok. Pajok to był przydział jedzenia. Ale popatrz, po tylu latach, jak mama dokładnie to pamiętała. Słuchaj, zresztą ja to pamiętam też, jak to się czyta, to też pamiętam, jak to było. Chociaż człowiek miał 5 lat, ale naprawdę wiele rzeczy, fragmenty różne pamiętam. To był czarny chleb, wrzątek i ruszyliśmy w dalszą drogę przy zadrutowanych drzwiach wagonu. Ponieważ byliśmy młodzi, udało nam się zająć miejsca w wagonie na górnej pryczy w pobliżu okienka i mogliśmy w minimalny sposób oglądać mijające miejscowości. Widzieliśmy wzruszające sceny między Mińskiem a Smoleńskiem. Z dużych, niedużych domów biegli ludzie po dużym śniegu z bochenkami chleba własnego wypieku w kierunku pociągu. Popatrz ty. Kto o tym kiedy słyszałaś tak normalnie gdzieś? Po drodze przewracali się, rzucając chleby w kierunku pociągu. Myśleli, że ktoś złapie przez te małe okienka te ich chleby. Gdy zobaczyli, że to było niemożliwe, stali jak wryci w ziemię z minami bardzo smutnymi. Byli to Białorusini, którzy dobrze znali takie transporty, bo ich rodziny w latach 30. były wywiezione takimi pociągami na Sybir. Popatrz, jak powtarzają ciągle wypracowane metody. No teraz już są inne na pewno. Następną stacją, na której nie zatrzymaliśmy się, był Smoleńsk. W Smoleńsku zostaliśmy krótko, jedynie zobaczyliśmy, jak wygląda. Było to ładne, kolorowe miasto, ludzi było mało, chyba nie wiedzieli nic o naszym transporcie. W międzyczasie mijaliśmy sporą stację o nazwie Orsza, gdzie widzieliśmy wielu kolejarzy, którzy przerażeniem patrzyli na nasz pociąg. Dobrze wiedzieli, na co stać ich władzę. Pociąg nasz jechał powoli. Był to bardzo długi skład eszelon. Oprócz wagonu z ludźmi były wiezione tak zwane szwele, progi dębowe, podkłady na tory. Wiosły nas 3 lokomotywy z przodu, w środku i z tyłu były po lokomotywie. Ponadto były doczepione wagony po 4 z przodu i z tyłu. To było tak zwane zaopatrzenie. Przeważnie jeden taki długi eszelon wiózł 2000 do 2500 ludzi, a takich eszelonów składów było bardzo wiele. Warunki w nich były bardzo różne. Wyjeżdżając ze Smoleńska mijaliśmy różne miejscowości, stacje, na których nie zatrzymywaliśmy się, ale wszędzie widzieliśmy współczujące twarze ludzi, którzy na nas patrzyli. Tak jechaliśmy wciąż dalej i dalej na wschód. W wagonach toczyły się różne rozmowy. Padały przekleństwa na władzę sowiecką. Obawa przed tym, co nas czeka. W takich chwilach ludzie ratowali się śpiewem. I teraz właśnie to, co ważne. Były to przeważnie śpiewy patriotyczne i śpiewy kościelne. Typu, ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? Z tej biednej ziemi. Kto się w opiekę podda panu swemu? Nie opuszczaj nas. I tym podobne. Wagony śpiewały, to były całe. Pamiętam, że tak się ludzie ratowali. Drażniło to często naszych opiekunów, ale trudno im było zakazać śpiewu, gdy więcej wagonów naraz śpiewało, wiesz. No i poza tym, wiesz, wagony były pozaryglowywane, to oni też tak nie mogli w każdej chwili wejść. Wszyscy byliśmy przerażeni. Nie wiedzieliśmy też, jak długo pojedziemy i dokąd nas zawiozą. Cały wagon był załadowany tobołami, na których siedzieli ludzie, a w środku wagonu stał piecyk żelazny, nad którym czuwali mężczyźni, ponieważ przewracał się podczas jazdy, a był wypełniony ogniem. No wyobraź sobie, niech się teraz zapali jeszcze, nie? Myśleliśmy też, kiedy nas wysadzą z tego pociągu i co z nami zrobią, jaki będzie nas dalszy los. Słyszeliśmy też spory o okrucieństwach Sowietów, ale odsuwaliśmy złe myśli, by nie myśleć o zagładzie, jaką nam mogli zgotować. Szczególnie dokuczliwym problemem w czasie jazdy był brak toalety. Zastępowała ją dziura wycięta w podłodze w środkowej części wagonu, otoczona kocami, parawanami. Sobie wyobrażasz coś takiego teraz? W wagonie jechali ludzie w różnym wieku.
rodzinami, rozlokowani na pryczach, dolnych, górnych, po obu stronach wagonu. Stłoczeni ludzie załatwiać swoje potrzeby musieli w pobliżu innych współtowarzyszy niedoli, a choroby żołądkowe dokuczały wielu ludziom w takich warunkach. Tworzono prymitywne parawany, wyszukiwano różne naczynia zastępcze. To był koszmar, zwłaszcza dla ludzi dorosłych. Wyobrażasz sobie, Bogusiu, taką jazdę? Jazda nasza przedłużała się w tych warunkach okropnych. Przez cały czas, w dzień i w nocy, to był miesiąc, trwała taka jazda. Wyobrażasz, w lutym, najgroźniejszym miesiącu. Jazda nasza przedłużała się w tych warunkach okrutnych. Przez cały czas, w dzień i w nocy, słychać było płacz dzieci, ich sapiące, krótkie oddechy spowodowane wysokimi temperaturami, bo gorączkowały. Nasz eszelon, pociąg zatrzymywał się raz na dobę, w dzień lub w nocy, w zależności od miejsca postoju, wcześniej wyznaczonego. Na postojach zaopatrowano nas w byle zupę, trochę chleba z solą, soloną rybą lub słoniną i kipiatok, wrzątek. Wiadomo, że dzieci potrzebują częstego jedzenia i picia. Wśród zesłańców byli tacy, którzy zdążyli zabrać ze sobą trochę jedzenia z domu. Ci jakoś sobie lepiej radzili z głodem, ale byli tacy, którzy nie zdążyli się zaopatrzyć w żywność. Tym często pomagali inni, no ci, co z sobą coś tam wzięli, do czasu wyczerpania się zapasów. W naszym wagonie było sporo małych dzieci i ludzi starych. Rozpoczęły się choroby. Lekarza nie było. Ludzie ratowali się jak mogli. Kto miał jakieś lekarstwa, leczył się sam, ale w trudnych chwilach ludzie wspierali się wzajemnie. Wiesz, panowała wielka solidarność, no to na całe szczęście. Zobacz, jak ten transport, teraz jak to czytam i to mimo woli sobie przypominam również, bo tu jeszcze jest taka sytuacja, tam dalej będzie, jak tu zaraz, już wolę, niech to mama opowie niż ja. Wśród zesłańców byli też tacy, którzy po przekroczeniu polskiej granicy zapomnieli nagle języka ojczystego. Całe szczęście, że w naszym wagonie takich nie było. Bo czyli też jechali z nami Białorusini też na pewno, wiesz. Małe dzieci częściej chciały pić, prosiły o wodę, a tej ciągle brakowało. No ja pamiętam, że mi się strasznie pić chciało. To ciocie, wiesz, ponieważ siedziały przy oknie, to nieraz mogły przez tą szpary ściągnąć śniegu trochę z dachu, roztapiały to w rękach, w naczyniach i zraszały nam usta. Małe dzieci częściej chciały pić, a ciągle brakowało właśnie. Brakowało dwóch lub trzech, dwa, trzy wiadra wody na jeden wagon, na tyle ludzi, co wyobrażasz? Na dobę. A na tyle ludzi to był kolejny koszmar. W każdym bydlęcym wagonie w górnej części znajdowało się parę wąskich, podłużnych okienek. Myśmy mieli miejsce na górnej właśnie pryczy, w pobliżu takiego okienka. To też czasem mogliśmy zebrać trochę śniegu z dachu wagonu przez okraty okienne. Nie zwracaliśmy uwagi na to, że śnieg jest brudny. Ściągaliśmy go z takiej odległości, z jakiej mogliśmy go dosięgnąć. Nie zapomnę w tej chwili, jak Krysia mówiła, mamusiu, obudź mnie, jak będą wodę dawać. No to byłam ja, widzisz. Często topiliśmy śnieg w rękach do naczyń, by dać trochę wody dzieciom. Pociąg mknął stosunkowo szybko. Wagony były stare, rozklekotane. Więc widzisz, Bogusiu, że ci nie opowiadam bajeczki jakieś, bo ja pamiętam to akurat, co tu się działo i że mama to tak, popatrz, opisała. I ja chyba żyję dłużej po to, żebym ci to przekazać mogła i że w ogóle to nie jest przypadek, że ty tutaj jesteś też. Ha, bo przecież teraz wszyscy piszą historię już na nowo, zupełnie. My jesteśmy już tylko ja i nie mogę tego znieść, że my jesteśmy teraz nazistami, Polacy, z czasów wojny. Pociąg mknął stosunkowo szybko. Wagony były stare, rozklekotane. Często wydawało nam się, że mogą się rozsypać w czasie jazdy. Trzeszczały, nawet myśleliśmy, że nie dojedziemy do kolejnych postojów. No wiesz co, zdawaliśmy sobie też sprawę z tego, że pomocy nie otrzymamy znikąd. Jechaliśmy bez zatrzymania się w zadrotowanych przecież wagonach.
Gdy pociąg stawał na postojach, natychmiast przy drzwiach wagonów zjawiali się bajcy uzbrojeni w karabiny z bagnetami. Także nas bardzo dobrze pilnowali. Któregoś dnia w naszym wagonie w czasie jazdy mdlała dziewczyna. To pamiętam. Przez dłuższy czas trudno ją było doprowadzić do przytomności. Na szczęście wyjechaliśmy do wyznaczonego postoju. Gdy pociąg się zatrzymał, wołaliśmy przez te małe okienka do strażników i prosiliśmy o pomoc, ale nikt nie reagował. Wówczas bracia tej dziewczyny znaleźli jakieś żelastwa i chcieli wyłamać drzwi. Wtedy, widzisz, to nawet widzisz, zapomniałam o tym, ale wiem, że coś takiego było. Wtedy jeden ze strażników przystawił lufę karabinu do drzwi i krzyknął, że będzie strzelał. Krzyczeliśmy trochę po rusku, że dziewczyna umiera. Wtedy jeden z żołnierzy zaczął rozplątywać drut, a drugi z wymierzoną lufą w kierunku drzwi nadzorował to wydarzenie. W końcu, gdy zobaczyli, jak dwóch braci dźwiga nieprzytomną dziewczynę z wagonu na śnieg, jak ją śniegiem nacierają, sami włączyli się do pomocy i jeden z nich przyniósł z sąsiedniego wagonu trochę wody. Po tej pomocy dziewczyna odzyskała przytomność. Popatrz, no. To omdlenie było skutkiem panującego zaduchu w wagonie, bo tłok, ludzie bez mycia, toalety, brak postojów na powietrzu. Gdy tylko dziewczyna odzyskała przytomność, natychmiast padł rozkaz, by wsiadać do wagonów. Trudno sobie dziś wyobrazić, jak może tylu ludzi w ciemnym, wilgotnym, brudnym, zadymionym wagonie przebywać tyle dni, miesiąc czasu. Konkretnie miesiąc czasu, bo nas wzięli 10 lutego, 9, ten, wszystko już 10, jazda się zaczęła, a słuchaj, a myśmy tam 5 marca, zresztą dojechaliśmy dopiero na miejsce postoju, na Sybir. Stale, aha, trudno sobie wyobrazić, jak może tyle ludzi w ciemnym, wilgotnym, brudnym, zadymionym wagonie przebywać tyle dni. Stale kłócili się, że już nas wysadzą i gdzieś ulokują w ludzkich warunkach, ale myśli nasze się nie spełniały. Jechaliśmy całymi dobami, a dzieci nasze ciągle prosiły o picie. Krysia pewnej nocy powiedziała mi, że nie musi być mleko, ale żeby nam choć wody dali. Na jednej z większych stacji prosiliśmy przez okienko maszynistę, który wyglądał z lokomotywy pociągu stojącego na sąsiednim torze, żeby dał nam choć trochę wody z kotła swej lokomotywy, ale nie mógł i zaklinał się, że chętnie by to uczynił, ale nie chce nas otruć. Bardzo się rozczulił nad nami. Gdy dojechaliśmy do Tuły, nasz przewodniczący wagonu wraz z kilkoma wyznaczonymi chłopakami poszli po pajok, to jest ten przydział, wiesz, taki. Wtedy ja z siostrą Joasią na złość strzałką zaczęłyśmy śpiewać różne patriotyczne pieśni. No widzisz, no mówię, moja mama, ciotki to tak śpiewały, Boże kochany, mnie po nich to zostało. I wtedy ja z siostrą Joasią na złość zaczęłyśmy śpiewać różne patriotyczne pieśni. Wprawdzie oni nie wszystko rozumieli, ale widziałyśmy, że byli wściekli, że pomimo tak ciężkich warunków nie tracimy ducha i nie poddajemy się. Wreszcie na cały głos zaśpiewałyśmy pieśń wielkopostną. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Zobacz, patrz, no tam widzisz. Tak śpiewając, wychyliłyśmy się trochę przez okienko, żeby cała stacja słyszała. I nagle spostrzegłyśmy grupkę kolejarzy pod naszym wagonem. Miny ich były bardzo smutne. Jeden z nich, który widocznie rozumiał nasz język, zaczął prosić. Spójcie jeszcze, zaśpiewajcie jeszcze, wiesz, no bo przecież te ludzie wszędzie byli jednakowi, oni mieli podobne losy przecież. Równocześnie rękami wycierał oczy. Inni patrzyli na niego i choć sami nie rozumieli, starali się nam współczuć. Gdy nasi zaopatrzeniowcy w cudzysłowie wrócili i rozdali przydział żywności, zaraz za nimi zaczaśnięto drzwi i zadrutowano wagon. Następnie odezwał się przeciągły i przerażający ryk lokomotywy i pociąg ruszył w dalszą stronę. To muszę przypowiedzieć ci, że do końca życia nie zapomnę ryku lokomotywy rosyjskiego pociągu, tego co nas wiózł. To był tak przeraźliwy gwizd
I taki wyjący, taki niesamowity, to nie do powtórzenia. Po prostu on mi na całe życie zostanie, do końca życia, ja go pamiętam. Podczas dalszej jazdy, dzienną porą, ja z siostrą Joanną obserwowałyśmy panoramę Związku Radzieckiego przez nasze wąskie okienko. Widziałyśmy olbrzymie rzeki i lasy, przejeżdżając przez różne stacje kolejowe, mimo że nasz pociąg nie zatrzymywał się, widziałyśmy też ludzi spoglądających na nas z politowaniem. Stali w pobliżu przejeżdżającego pociągu. Tak upłynęły nam już 2 tygodnie. Minęliśmy wiele dużych miast i mniejszych miasteczek, począwszy od Wołkowyska, minęliśmy Baranowicze, Mińsk, Orszę, Smoleńsk, popatrz, one notowały miejscowości, po której żeśmy jechali, Wiaźmę, Kaługę, Aleksin, Tułę, Skolin, Riańsk, Pałzę, Isursk, Kuźnice, Nowokujbiszewsk, Kujbiszew i inne, aż któregoś dnia zatrzymaliśmy się na Uralu. Popatrz, jak to wszystko w tamtym, bo to były młode kobiety, wykształcone. I ta, popatrz, wiesz co, dobrze, że przyjechałaś, bo teraz warto to przypomnieć, bo o Polakach, o Sybirakach to w ogóle nawet już nie ma. Sybir to tylko teraz piękny Bajkał i tylko, wiesz, jeżdżą tam turyści, sportowcy i to jest w ogóle, no bo to jest cudowne jezioro rzeczywiście, niezwykłe, już pomijając, prawda, i te dawne różne, to co Bajkał to jest osobny rozdział, to kiedyś może spotkamy się o Bajkale, może ci zaśpiewam daleko na cichym Bajkale, gdzie zola ta rojut w garach. No, powinnaś jeszcze raz przyjechać, żebyśmy jeszcze sobie nie jedno opowiedzieli. To, że żyję, Bogusiu, że do tej pory żyję, to chyba też nie jest przypadek, że ktoś musi to przypomnieć współczesnym ludziom, że to nie był sen, syłka Polaków na Sybir, ponad 2,3 miliona, mówiło się po wojnie. Potem oczywiście zmuszono wielu do zmiany obywatelstwa. To jest osobny rozdział, który tu przy okazji powiem, bo ilość zesłańców polskich na Sybir w tej chwili ograniczają w tak strasznych ilościach. Ja mam w gazetach tych starych, które przywiozłam z Związku Radzieckiego i które później były po wojnie, że przedstawiano oficjalnie 2,3 miliona Polaków było tak przyjęte, że wywieźli. Potem doszło do 2 milionów. Potem mówiło się, że 1,4 miliona, to już Ojciec Święty nasz o tym mówił. Potem doszło do 1 miliona, a teraz już mówią 400 tysięcy, a w którejś książce pisali, że 330 tysięcy Polaków wwieźli na Sybir. To jak to się stało, że 500 tysięcy prawie wróciło z Sybiru? I to wszystko jest tak pogmatwane, to jest osobny rozdział, ale przecież ilu różnych Polaków wwieźli. Oczywiście, że jechali z nami też i inni narodowości w różnych okresach, bo nasza była pierwsza zsyłka. Były takie, pierwsza zsyłka była w lutym, potem była w kwietniu 40 roku, potem była w kwietniu 41 roku, miała być następna. I to, co się o Jedwabnym teraz mówi, prawda, to też było przygotowanie kolejnej zsyłki Polaków na Sybir, gdzie polscy sąsiedzi, znaczy Polaków sąsiedzi Żydzi, pomagali Rosjanom również przygotować czwartą zsyłkę. Także Jedwabne to jest osobny rozdział. No. Ale wracając do pamiętnika i do ilości Polaków zsyłanych na Sybir, bo jak to można mówić teraz, że wyjechało 300 tysięcy, kiedy 500 tysięcy wróciło, prawda? To jak to jest? Zresztą, jeżeli gazety syberyjskie piszą, kto mordował w Katyniu Polaków, a kto naprawdę mordował, to teraz nawet nikt nie chce mówić, kto naprawdę mordował Polaków w Katyniu. No, ale to jest, wracam znowu do tego, do tu pamiętnika mamy. Bo mi się tu kojarzy, wiesz, różne rzeczy. Jadąc właśnie, jadąc tak długo, straciliśmy rachubę czasu. Wiedzieliśmy tylko, kiedy jest dzień i kiedy jest noc. Na stacjach, na których nas zaopatrywano w żywność i wodę, pytaliśmy miejscowych ludzi o czas, który stale się zmieniał. No i nazwy mijanych miast. Byliśmy wszyscy wymęczeni, wycieńczeni, a najbardziej wystraszeni.
W Tajszecie długo nasz pociąg nie stał. Czekaj, ja chyba przerzuciłam, wiesz co, z tego wszystkiego. Tutaj jakąś kartkę. Poczekaj. Tak, przepraszam bardzo, ale... tu, słuchaj, to była ta 12 strona, bo mama nie dopisała, mama nie napisała całego pamiętnika, jak już mówiłam, dlatego, że straciła wzrok z powodu jaskry i zakończyła ten wyjazd nasz, w ogóle ten swój pamiętnik zakończyła na przyjeździe tam już do konkretnych miejsc. I już dalej nie mogła nic pisać, bo nie mogła, bo już życie aktualne wstrzymało to wszystko. Ale doszłam tutaj do tego, jak tą dziewczynę cucili. Czekaj. 11. Widzisz, tak tu pod wrażeniem, jak zaczęłam opowiadać. Czemu czekaj, ja tak... Może dobrze właśnie, że my ten pamiętnik tutaj przerzucamy teraz razem. Tylko czemu ja go tak tu pomieszałam? Czekaj. Nasza mama nie zdążyła tego pamiętnika dopisać, jak już mówiłam. Jej pamiętnik zakończył się na tym, jak nas zawieźli już te ostateczne miejsca, tam dokąd nas mieli zawieźć. Natomiast straciła, jak już mówiłam, wzrok z powodu jaskry i pamiętnik się zakończył na tym. Więc ponieważ myśmy tu doszły do takiego miejsca, gdzie po prostu mdlała tam dziewczyna. Potem po uratowaniu, doprowadzeniu jej do przytomności, wróciła do pociągu i przejeżdżając przez różne stacje kolejowe w dalszym ciągu Związku Radzieckiego, siostra mamy, Joanna, obserwowały panoramę Związku Radzieckiego właśnie przez to małe okienko. Widziałyśmy, pisała dalej, olbrzymie rzeki, lasy, i przejeżdżając przez różne stacje kolejowe, mimo że nasz pociąg się nie zatrzymywał, widziałyśmy też ludzi spoglądających na nas z politowaniem. Stali w pobliżu przejeżdżającego pociągu. Tak upłynęły nam 2 tygodnie. Minęliśmy wiele dużych miast i mniejszych miasteczek. I tu właśnie wymieniane są, może warto to również przypomnieć. Mijaliśmy Wołkowysk, minęliśmy Baranowicze, Mińsk, Orsze, Smoleńsk, Wiaźmę, Kaługę, Aleksin, Tułę, Skolin, Riańsk, Pauzę, Isursk, Kuźnice, Nowokujbiszewsk, Kujbiszew i inne, aż któregoś dnia zatrzymaliśmy się na Uralu. Pierwszą stacją była tam Ufa. Widzieliśmy pociągi, które wiły się wśród skał jak olbrzymie węże. Nasz pociąg stał u podnóża tych skał na małej stacyjce. Podchodzili do nas do naszego pociągu miejscowi kolejarze. Próbowali nawiązać z nami kontakty i dowiedzieć się czegoś o nas. My również chcieliśmy się dowiedzieć o aktualnie panującej tam rzeczywistości. Pytali nas, dlaczego do nich jedziemy. Przecież oni sami nie mają co jeść. Popatrz, to oni nawet też nie wiedzieli, że tam wiozą skazańców. Przecież tak. My natomiast tłumaczyliśmy im, że jesteśmy aresztowani, że nas przemocą zabrano z domów. Przez cały czas postoju towarzyszyli nam bajcy przy wagonach, pilnowali nas, uniemożliwiali wszelkie kontakty. Gdy jednak strażnicy trochę się oddalili od nas, zapytaliśmy się kolejarzy, dokąd właściwie nas wiozą. Wtedy jeden z nich rzekł: gdy pociąg ruszy i skręci w prawo, pojedziecie na południe kraju. A jeżeli pojedziecie priamo, znaczy na wprost, to jedziecie na Sybir. Po tych objaśnieniach wszyscy czekaliśmy ze zdenerwowaniem na odjazd i wyrok. Gdy pociąg ruszył, wszyscy w wagonie zamarli i czekali, aż ja z siostrą, siedzące przy okienku, powiemy wszystkim, dokąd jedziemy. Gdy pociąg ruszył ze stacji, z daleka zobaczyliśmy rozgałęzione tory, na prawo i wprost. Serce nam mocno zabiły, bo tor
w prawo dzielił się od nas, oddzielił się od nas i coraz dalej się oddalał. A więc Sybir przypadł nam w udziale. W wagonie nastał lament, ubolewanie, ponieważ wszyscy zdawali sobie sprawę, co nas tam czeka. Sybir zawsze szokująco działa na ludzi, a tu z nami małe dzieci. Nie byliśmy przyzwyczajeni do takich mrozów, ani warunków, jakie tam na nas czekały. Nie mieliśmy odpowiedniej odzieży, niezbędnej dla takiego klimatu, ani żywności. Zdawaliśmy sobie już sprawę, że jedziemy po ziemi azjatyckiej, ale nikt z nas nie wiedział, jak daleko nas powiozą i jak mijaliśmy następujące miasta. Czeliabińsk, Kurgan, Pietropawłowsk, Omsk, Kujbiszew, Kargol, Nowosybirsk, Aczyńsk, Krasnojarsk, Orły, Biryusińsk, Suiczyn i Tajszet. Mijaliśmy też olbrzymie rzeki, tajgi i stepy. Przyroda była bardzo ciekawa, bardzo bogata, lecz bardzo groźna. Obserwacja była utrudniona, bo okienko było małe i stale zamarznięte, oszronione. Była to przecież zima, luty. Jadąc tak długo, straciliśmy rachubę czasu. Wiedzieliśmy, kiedy tylko jest dzień i kiedy noc. Na stacjach, na których nas zaopatrywano w żywność i wodę, pytaliśmy o miejscowych ludzi, o czas, który się stale zmieniał, no i nazwę mijanych miast. Byliśmy wszyscy wymęczeni, wycieńczeni, a najbardziej wystraszeni. W Tajszecie długo nasz pociąg nie stał. Była noc, a właściwie grubo po północy. Ja z siostrą Joasią stale uchylałyśmy okienko, by zobaczyć, co się wokół nas dzieje. Przyglądałyśmy się z niepokojem, bo co pewien czas oślepiano nas dziwne światła. Jak się okazało, później były to rakiety sygnalizujące nasz przyjazd w oznaczone miejsce. Zobacz, jak opisana dokładnie podróż Syłki. Czy coś takiego to naprawdę warto przypomnieć ludziom, a zwłaszcza młodym pokoleniom, które pojęcia nie miały i nie mają, jak wyglądała podróż Polaków na Sybir i co się dalej z nimi działo, to już mama nie opisze, bo nie opisze. Ja mogę opowiedzieć później, jako dziecko, co myśmy tam mieli, ale myśmy przeżyli. A całe rodziny, nieraz ośmioosobowe, jedna osoba jak przeżyła, to był cud. O świcie zatrzymał się nasz pociąg na małej stacyjce Kwitok. To był dzień 1 marca 1940 roku. Otrzymaliśmy rozkaz wysiadać. Po tak długiej i ciężkiej podróży trudno nam się było pozbierać. Nogi zesztywniały po takim długim bezruchu. Przecież nie wolno nam było wychodzić z wagonu przez kilka tygodni. Gdy popatrzyłam przy świetle dziennym na swoje dzieci, zamarłam z przerażenia. Były blade, wychudzone, wystraszone i do tego szalenie brudne. Wszyscy byliśmy podobnie brudni. Nie myliśmy się przecież w ciągu całej podróży, przez miesiąc czasu. No wyobraź sobie to. Po wyjściu z wagonu dzieci drżały z zimna. Wkrótce podjechały sanie, na które nas załadowano. Rozpoczęła się kolejna nowa nasza podróż w nieznane. Jechaliśmy tajgą, leśnymi, wąskimi drogami. Nie było to zbyt długa jazda, trasa, bo około 10 kilometrów. Zawieziono nas do osady o nazwie Toporok. I to jest, ja mam dokładny, potem ci, to osobny rozdział, cały wygląd naszego obozu, to zrobił inżynier, opisane to było w innych gazetach sybirackich, ale to już będzie osobny program, trzeba na to tam zrobić. Cóż tam zobaczyliśmy? Rzędami stały baraki. Na kwadratowej przestrzeni, na każdym rogu były rozlokowane wieże obserwacyjne. Cały teren otoczony był zwojami drutów kolczastych. Po wyładowaniu nas z tego transportu zaczęto to nam przydzielać kajuty, czyli to pomieszczenia w barakach. Baraki były podobne do domów mieszkalnych, z tą różnicą, że były długie, niskie i miały tylko dwoje drzwi, z jednej i z drugiej strony baraków. Jeszcze wchodziło, tak, to ja pamiętam już to. W jednym takim baraku lokowano
ponad 30 rodzin. W każdej kajucie było pół okna pokojowego. No to takie, wiesz, taki fragment. Do wyposażenia naszego pokoju należał też byle jaki stolik rozkładany przy oknie. Drzwi nie było, zastępowały je koce. Też komendantura obozu miała możliwość kontrolowania nas o każdej porze dnia i nocy. Wzdłuż baraku przez środek prowadził wąski korytarz, a na tym korytarzu w kilku miejscach znajdowały się okrągłe piecyki żelazne do gotowania strawy, no i równocześnie do ogrzewania baraku. Powietrze w baraku było jednakowe, ponieważ przegrody w kajutach były niskie, sięgające do 1,5 metra. To znaczy, wiesz, od sufitu była przestrzeń i ściany były tak 1,5, wszyscy jednym powietrzem oddychaliśmy. Pluskwy, pływszy, wszystko przechodziło od jednych do drugich, wiesz, bo to było, no okno było takie wąziutkie z przodu, koje, bo ja już to pamiętam akurat, to już pamiętam. Powietrze w baraku jednakowe, i sięgając, po rozlakowaniu się w kajutach, każdy zaczął starać się o jakiś opał. Wszyscy wyruszyliśmy na poszukiwanie czegoś do palenia. W trakcie tych poszukiwań natrafiliśmy na stertę starych garnków różnego rodzaju, innego blach, barachła, rupiecia. Ludzie wybierali z tej sterty wszystko, co mogło przydać się do aktualnego użytku. Okazało się, że zajęliśmy miejsca po więźniach, którzy tam byli przed nami, o czym świadczyły różne napisy na ścianach, pisane też i krwią, ja to widziałam w bunkrze takim, oraz niepoliwidowane majaki, punkty obserwacyjne, a nawet szubienice widziałam, Bogusiu, na własne oczy, na drugi dzień czy trzeci to zdjęli. A co prawda bez pętli, ale w całkiem dobrym stanie, nie wiedzieliśmy, czy zapomnieli ją usunąć, czy też pozostawiono ją ku przestrodze. I na tym mama moja zakończyła ten pamiętnik. Ogromnie żal, że dalej nie mogła tego napisać, bo miałaby tam dopiero co opisać, jak się dalej żyło. I gdy teraz to się porówna, w ogóle się ludzie, młodzież polska, młodzi Polacy i nie tylko, pojęcia o tym nie mają, co to była syłka Polaków na Sybir. I gdy teraz współcześni robią z nas faszystów i głównych bandytów mordujących naród żydowski, to jest nie do pojęcia. A jeszcze muszę tu nadmienić, że jechali z nami również różni ludzie, jechali też i Żydzi, z tym, że jacy Żydzi. Żydzi, którzy byli w przyjaźni z Polakami. Bo ktoś listy sporządzał na syłkę na Sybir, prawda? I to byli również sąsiedzi, i Żydzi, i Białorusini, którzy tam mieszkali razem z nami. I w czasach pokojowych, no tośmy żyli tak sobie, jak normalnie się żyje. Ale oni przemówili przecież tam, że oni wam nic tam nie zrobią, wy się tych Rusków nie bójcie, bo my ich znamy, oni wam tam nic nie zrobią, ale oni z nami nie jechali. I cały nasz dobytek, i zwierzęta, i no wszystko, co tam, czym dysponowali ludzie, bo to byli przecież i zamożni, i właściciele gruntów. I w ogóle, bo myśmy byli w leśniczówce, w państwowym domu akurat, ale też mieliśmy swoje wyposażenie, domy i tak dalej, i bydło, i inne w ogóle, dobytek swój. To wszystko zostało. I ktoś to zagospodarował. I my do tej pory nam nie dali odszkodowań, bo mało tego, niektórzy ludzie nawet dokumentów nie pobrali ze sobą. Jeżeli masz pół godziny na spakowanie się, jedzenie, dzieci i wszystko, i staży i tak dalej, to nie każdy mógł pomyśleć, że sobą dokumenty wziął. I kto nie zabrał dokumentów, to albo przyjmował obywatelstwo często rosyjskie, bo musiał i potem już nie miał możliwości powrócenia i nie mógł wrócić do kraju. Byli też i tacy, których pod groźbą zmusili do obywatelstwa, do zmiany obywatelstwa, bo byli bici na NKWD. I niektórzy pod presją musieli zmieniać obywatelstwo, ale byli tacy, którzy dobrowolnie zmieniali. I bardzo dużo starszych braci naszych, Żydów, zmieniali obywatelstwo i później nie wszyscy z kolei mogli wrócić do kraju, kiedy Polacy wracali w 1946 roku. To już jest osobna historia, osobny rozdział. O tych rzeczach się nie pisze i najlepiej o tych rzeczach zapomnieć. I może by to i tak dobrze było, tylko że
gdy później, bo już teraz, skoro mówimy tak trochę z temat, przeskakujemy nagle na powrót do kraju, to muszę, bo tego nie zapomnę i to muszę powiedzieć teraz, kiedy się teraz tak wszyscy starsi bracia upominają o zwrot majątku w Warszawie, o kamienicę, 140-120-letni chcą, żeby im zwrócić kamienicę, dlaczego sobie nie odbierali w 1946 roku, kiedy Warszawa leżała w gruzach? A pamiętam tą Warszawę, bo miałam okazję ją widzieć już jako 11-letnia dziewczyna z moimi dwoma ciociami, ze starszym bratem, kiedy myśmy tam byli, prawda, no tak skoczyłam nagle do Warszawy, ale jeszcze wrócę później, jak wracaliśmy, jak tam zanim do Warszawy dojechaliśmy w 1946 roku, jak Warszawa leżała w gruzach. Jak Warszawa leżała w gruzach i jak myśmy 3 dni tam, Polacy, byliśmy rozdzielani, mieliśmy przydział, gdzie kto ma z tej Warszawy wyruszyć w głąb Polski, bo jak wiemy, kresy nam zabrano, a przydzielono nam tereny ziem zachodnich, odzyskanych. I ci Polacy byli przydzielani albo na tereny Szczecina, albo Zielonej Góry, Wrocławskiej i tak dalej, tutaj zachodnie tereny Polski zagospodarowywali. I ci Polacy, a my tak jak było parę rodzin, którzy mogli wrócić do rodzin, które mieli w kraju centralnym, no to wracali tak jak my do Suchej Beskidzkiej, do naszych dziadków, do rodziców mojej mamy wróciliśmy. Ale wracając właśnie do tej Warszawy, jak szłam z ciociami i z bratem, to była jedna wielka ruina, gdzieniegdzie fragment ściany z ruin, z dawnych kamienic stał, jakieś stragany i bardzo dużo grobów było na Marszałkowskiej, idąc w kierunku Starówki. Dosłownie usypane na ulicach były groby z krzyżami prymitywnie zrobionymi, prostymi z patyków, zdjęcia, napisy. Tu został zastrzelony, tu został zabity. Poszukiwali się ludzie. Mnóstwo zniczy stało przy tych mogiłach, takich prymitywnych, znaczy zakopanych na ulicy ludziach. I doszliśmy do Starówki. I na Starówce nie zapomnę nigdy tego krzyża przy kościele Świętego Krzyża. Roztrzaskany krzyż leżał na ulicy. Kościół był też zniszczony. I ten krzyż roztrzaskany na ulicy, myśmy pamiętam, bo Polacy na Syberii nie mogli się oficjalnie modlić, ale myśmy się modlili. I nieraz za prowizorycznie krzyż zrobiony z patyków można było iść na NKWD i nie wrócić stamtąd żywym. Ile myśmy się musieli ukrywać z modlitwami naszymi. I teraz, gdy słyszę i widziałam te kolorowe, no nie wiem jak to nazwać, bo to nie były flagi, te tęczowe barwy na tym krzyżu przez te wulgarne kobiety polskie. Szkoda, że one nie były wtedy na Syberii, że nie widziały, jak się ludzie modlili, co religia znaczyła w tamtych czasach dla Polaków, co znaczyła wiara, co znaczyły nasze modły. Księży wymordowano w 1939 roku w pierwszej kolejności na naszych terenach. Potem wymordowano Wojsko Polskie, potem był Katyń. I wszystko nagle o tym się przestaje pamiętać i pamięta się tylko o kamienicach, o zwrocie kamienic po 140 czy 120 latach. Dlaczego sobie Żydzi wtedy nie budowali razem w 1946 roku tych kamienic, nie odbudowywali, nie odbierali? Przecież żyli w tych samych czasach, a jeżeli nie żyli, to dlaczego się teraz o to upominają, jeżeli nie chcieli odbudowywać? I teraz nagle przedstawiciel Izraela likwiduje ambasady, bo jest oburzony, że nie może tych kamienic odnowionych przez Polaków odebrać? Czy to jest uczciwe? Ja nie mam do narodu żydowskiego, bo wszędzie są ludzie dobrzy i źli, w każdym narodzie. I w polskim, i w żydowskim, i w rosyjskim, i w ukraińskim. Wszystkie narody mają dobrych i złych ludzi. I dlaczego teraz nagle się zrywa stosunki dyplomatyczne, bo chcą od nas odebrać gotowe to, co z takim trudem po wojnie cały naród tak strasznie zmaltretowany odbudował? Gdzie byli wtedy, kiedy to leżało w ruinach? I dlaczego tego się nie przedstawia w ten sposób? To mnie tak strasznie boli i denerwuje, bo widziałam to na własne oczy. Te ruiny, te zbezczeszczone krzyże wtedy i teraz, jak patrzę na te kobiety, które Bruksela tak pięknie przyjmuje i ta pani, która tam bezcześciła ten krzyż teraz,
niedawno w Warszawie, odebrała, widziałam to, Bogusiu, odbierała nagrodę we Wrocławiu od prezydenta miasta Wrocławia z honorami, wprowadzał do ratuszu po odbiór jakiejś nagrody, bo ona nie ma z czego żyć. To niech się pracą zajmie, a nie chodzi, nie obraża narodu po całym kraju i za granicą. Niech jej za to zapłacą, jeżeli to jest praca. Za co ona dostała tą nagrodę w ratuszu we Wrocławiu? Powiedz mi, czy ja mogę spokojnie w ogóle tak na to patrzeć? Jeżeli człowiek ma pamięć, bo jedynie dziękuję Bogu, że mam pamięć i że mam dokumenty, ja nie mówię tego tak, ja mam gazety Wolną Polskę, Nowe Widnokręgi z 1946 roku, ja mam gazety powojenne, pokaż te gazety oprawione tu, zresztą ci później fragmenty, to są autentyki, bo myśmy nie przywieźli złota, srebra, pierścionków, bo to wszystko, co człowiek miał przy sobie, to za jedzenie oddawał rodzice pierścionki, obrączki, wszystko ludzie oddawali za jedzenie, za ratowanie się w trudnych chwilach. Bo życie na Syberii, mama tutaj nie zdążyła już dalej napisać. Ja miałam 5 lat, co prawda, ale jak wracałam, miałam 11 lat. I jak się dalej nasze losy toczyły, to już ja, jako dziecko, muszę powiedzieć to, co ja widziałam okiem dziecka. To jest zupełnie inna relacja. Pani będzie. Krysiu, dziękuję za ten pamiętnik. Wrócimy do rozmowy. Pani jest żywą historią. Bo ja jeszcze nie wiem, dlaczego mi Pan Bóg daje, chociaż też mam to zdrowie nędzne i moi przyjaciele, jeżeli mnie jeszcze żyjący zobaczą, to może mnie nie poznają. Dziękuję. Kiedyś człowiek inaczej wygląda. Wrócimy do rozmowy. Natomiast mówię, ja postaram się to, co jeszcze pamiętam, uczciwie przedstawić. Bez nagonki, bo byli ludzie uczciwi w każdym narodzie. Byli dobrzy Polacy, byli dobrzy Żydzi, byli dobrzy Rosjanie, Ukraińcy i tak dalej, ale byli też okrutni mordercy. A teraz są przede wszystkim zdrajcy, którzy, nie wiem, też dla jakichś własnych korzyści zmieniają historię w okrutny sposób. I opamiętajcie się Państwo, ci co piszecie nową historię, i wróćcie do dawnej historii i napiszcie prawdziwą historię. Poproszę o to Panią Kurek i takich innych, którzy chcą przedstawić, bo Jedwabne też wyglądało inaczej. I dlaczego się nie zrobi tej ekshumacji? Ale to już osobna sprawa. Dziękuję Pani Krysiu, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję Ci Bogusiu, żeś tu przyjechała. Dziękuję. Bardzo również. Ci dziękuję, że w tej dziękuję, właśnie nowej mojej daczy, tutaj luksusowej, ale ja się w niej świetnie czuję, muszę Ci powiedzieć. Mam rośliny syberyjskie różne i dawne, ja nie przyjąłam skarbów z Syberii. Tak, tylko pamięć o pięknej przyrodzie syberyjskiej, bo była rzeczywiście cudowna, ale o tym już nie ma czasu teraz nam opowiadać.